zaskakujecie Państwo nas tą Waszą obecnością, a zwłaszcza, że dzisiejsza impreza niesie za sobą bardzo szczytny cel. Pozwólcie, że powitam z imienia nazwiska zaproszonych gości. Serdecznie witam w imieniu posła Marka Gosa, jego małżonkę Bogusławę wraz z córką Agnieszką. Widoczne. Również serdecznie witam zastępcę dyrektora Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego, pana Krzysztofa Szczypióra. Na dzisiejszą uroczystość przybył do nas radny powiatu bieleckiego, pan Tomasz Zbruch wraz z małżonką. Wyjątkowo gorąco witam komendanta powiatowego Policji w Komskich, młodszego inspektora Waldemara Cisowskiego. Nazwisk jest taka przypadkowa, a tu podkreślę z takim akcentem, że zbieżność nazwisk w tym przypadku nie jest przypadkowa. Także serdecznie witam pana komendanta w Kronach. Nie, witam serdecznie wszystkich tych, których tutaj w świetle reflektorów nie dojrzałam. Witam serdecznie również bohaterów dzisiejszej uroczystości, naszych uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum oraz ukochanych absolwentów, którzy dzisiaj mają mówić wszędzie wobec, że nigdzie nie jest tak dobrze jak w naszej szkole, bo my to zgadza się. Proszę Państwa, patronat nad dzisiejszą uroczystością objęła telewizja Kielce i przedstawicieli, którzy są obecni na sali, równie gorąco witam. Tak się długo zastanawiałam, jaki wstęp zainicjować do dzisiejszej uroczystości i chciałam Państwu przytoczyć słowa Stefana Wyszyńskiego, który kiedyś powiedział, że miłość świadczona innym jest największym dobrodziejstwem dla nas samych, którzy zdobywamy się na okazywanie miłości. I dlatego, że dzisiejsza impreza, nasz koncert walentynkowy niesie za sobą zaszczytny cel, ponieważ zbieramy dzisiaj fundusze na potrzeby naszego małego przyjaciela, sympatycznego mieszkańca naszej gminy Stasia Gosa, którego w tym miejscu chciałam bardzo serdecznie powitać wraz z rodzicami. Serdecznie. Bardzo serdecznie witam przedstawicieli Fundacji Rozwój dla Przyszłości, którzy opiekują się Stasiem na co dzień i którzy wyrazili chęć właśnie zbierania w dzisiejszym dniu darków. Ja zaraz Panią oddam głos, natomiast chciałabym, żebyśmy po dzisiejszej uroczystości wszyscy, wysłuchawszy słów Wyszyńskiego, czynili dzisiaj wyjątkowo dobro i wychodząc będą ustawione osoby z puszkami i ja myślę, że te puszki będą naprawdę tutaj, to będą tu bardzo, bardzo pokaźne. Drogie Panie, oddaję Panu już teraz głos. Zapraszam. Stasiu jest naszym podopiecznym. Stasiu urodził się z niekształcenia pogłupończyzornych. Z tego miejsca chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować organizatorom zespołu Placowego Światowego Kręgorku, którzy aktywnie przyczynili się do pomocy w zorganizowaniu akcji właśnie dla Stasia. To drodzy Państwo, myślę, że teraz już przejdziemy do popisu talentów naszej młodzieży. Jeszcze raz podkreślam, dzisiaj na scenie wystąpią uczniowie Szkoły Podstawowej Gimnazjum oraz nasi kochani absolwenci. Oddaję Wam głos, pokażcie się z jak najlepszej strony. Jak zawsze, to dużo. No, z tysiąca.
Co ci jest? Pan Boskubę ma do starej dresy kupił. Czy ona teraz na grzyby pójdzie? Może w Kisach? Gdzie w Kisach? Kisach to na do Mediamarku. No co ci jest? Jedna się bawi, druga pilnuje, robi tak coś. Tak sobie jakby z kimś lecie. Ale tak teraz zawsze. A ty jej panujesz na mnie? No gdzie? Przecież są osobno. Stój! Reaguje na głos. No czy ty? Jak jest? Tak, to jest pociąg. Sobie to się kagając z zmianami. Ty, Sylwusz, no to kosztuj Zbyniowi zdjęcie, a Zbyniu powiedz ci, czy pan na wartę czemu? A nie będziesz się śmiał? No gdzie ja przecież ja nieśmiały jestem. Mary Christmas! Ale musisz przyznać, że mam wyliczą inteligencję na twarzy. Chyba błotem pneumatycznym. Panie Marysne, za drzwiami, za drzwiami. Ty mówię, proszę. Ty. Prośniaczku, prośniaczku. Spadaj, świnku. Lubię tygryska, panie się ubiera te drugie paski. Co ci jest? O, ja... Włosy z klaty mi się w łańcu wciągnęły. A można ci jakoś pomóc? Ja w domu nad gazem opalę. Jak od lam, od serc było w ich mądrze. Gdyś westchnęła, kiedy westchnęła. Jedno spojrzenie mił twoich oczu i na mych ustach jeden pocałunek. Czyż może znaleźć upojniejszy trunek, kto choć raz w życiu tę słodycz ich poczuł? Stało się, tak jak chciałem, tak.
czarnej chustki. Sosną pracień daje, drżącą osiką prawspółczuję.
na mnie patrzysz i w twe oczy patrzeć. Na ustach poczuć twoich ust pocałowanie. Która już tego szczęścia doznała? Czyż mogą być dla niej inne radości bogatsze?
grze. I co, wygrywamy? Jeszcze nie. A jak się nazywa ten, co ma piłkę? Juninho. To nasz? Nasz by się nazywał jakoś zwyczajnie. Pospolicie. Że Błakot, Roger Guerreira, albo Benhauer. Chyba Benhauer. Prezydenta będziesz poprawiać? A Benhauer to dobra? Kobieto, to jest mecz reprezentacji Polski z reprezentacją Brazylii. To Benhauer to gra czy nie? Tak, przerwach na reklamę. A ty tam to wygra? Ławek grzeje. Za słab? Żad. Kominio, piłkę kobiet, kominio! Patrz jak się zna. Kominio, kominio! To piłka mu przez nogi przeleciała. Zezol! Od razu widać, że to nasi. To na przodu, na przodu! Wrzucaj, no ale nie trzymaj bąka! Pójdź bąka! Nieważne kto strzelił. Ważne do której bramki. Nieważne kto, ale do jakiej bramki? Kochany, a propos, będziemy mieli dziecko. O, dziękuję ci bardzo. No, będzie super babka jest. Dobrze, tak, dobra. O, jak to ładnie ubrane. O,
i prezent na 102. Dziękuję ci, kochanie. Już przyszedłem, Aniusz, już jestem, Aniusz, Za coś ty się przebrała? Za Borysa Jelcyna, o to się... Arka, dzwoniłem do ciebie 3 godziny temu, że idziemy na imprezę filmową, na której mam odebrać nagrodę. Na ty jesteś, na ty jesteś, na... No, a co ja jestem? No, tu! No. Nie mówiłeś, o której będziesz! Ale mówiłem, o której jest impreza. Słuchaj, czy ty myślisz, że ja tutaj siedziałam i zrapałam się po tyłku? Ja się robię! Anka, ale ty dopiero fundamenty wylałaś. Na szczęście pierwszy pustan już dojechał. Halo, o, Michał, już jesteś? Nie, my już praktycznie schodzimy. No i gdzie ten pole wylewiało? Albo wejść na górę. Dobrze, jak to się jedziemy? No, tak, słuchaj, widziałeś mój defilator? Uuu, ja tu widzę fazę prenatalną. Prawie gotowa. No, prawie dla mnie, jak jesteś Cindy Crawford. Słuchaj, i on przychodzi do domu i on się na mnie drze, słuchaj. No bo facet, nie? On się wydziera, może byś coś zrobiła, a w łóżence tu, a w łóżence tam. Ja czekam na niego gotowa, a ten przychodzi niegotowy. Kasia, a czy ty masz moją zieloną sukienkę? Ty ją masz. Ja oczywiście. Ania, nam zostało 15 minut, żeśmy się na pewno spóźnił. Przecież jeszcze Michał musimy przez miasto przejść. A co jest teraz Michał na mieście, a co jest? No co, ja mogę go jak do gorki. Michał, daj mi jeszcze 10 minut. Doktor, ja muszę wstać, żeby tutaj na 8.
O piąty. A gdzie ja mieszkam? O tam daleko w Chemcach, tak? A państwo co? A od się rozwijają? To gratuluję. Idąc dalej trochę mojej wypowiedzi, tak? Wchodzę na ten busik, tak? Czekam, tak? Deszcz, śnieg, burza, czekam, tak? On podjeżdża. I ja wsiadam do niego, tak? I co? Obok dla relacji słowiczek. Trr, trr, trr. I dźwięk. Kcz, kcz, kcz. I starsza pani. Może być tak i co? A może nie? Może tak. A może nie? A może... A ja nie! Bo ja asertywny jestem. I wybiegam z tego autobusu. Biegę tej pieprzonej kasolami i co? Od razu sobie żyły wypłacę. Ja mi flak sobie plenę tak jak dla mnie, co? Bo to tyle kosztuje! Wiecie co możecie sobie z tym remontem? Wiecie? Będzie mi plan. Po co? 10 lat to sobie praktykę. Okej. Zapraszam serdecznie na każdą z nich. A teraz, tak jak powiedziałam, kiedy będziemy się wszyscy rozchodzić, otwieramy szeroko portfele, odnajdujemy w korytarzu
stronę wyjścia się będziecie Państwo kierować. Będą Panie stały z puszkami i bardzo proszę, obec skierowany w stronę naszego naprawdę wspaniałego stołu.